Niestety jest tak, że w Polsce trudno się w tym momencie spodziewać, że kredyty hipoteczne będą tanieć. Powody są dwa. Po pierwsze, ustawa o kredytach hipotecznych, która wprowadziła dla banków nowe obostrzenia, nowe obowiązki, i to generuje nowe koszty. A jeżeli generuje koszty, to banki będą chciały trochę podnieść koszt kredytu, czyli marżę. To jest ważna informacja dla tych, którzy chcą dopiero zadłużyć się, aby kupić mieszkanie. A dla wszystkich ważna jest taka informacja, że Rada Polityki Pieniężnej w końcu zacznie podnosić stopy procentowe. Co prawda, w tym momencie ta perspektywa jest dość odległa. Mowa jest o tym, że w 2018 prawdopodobne są podwyżki, ale sam prezes Narodowego Banku Polskiego zaznaczył, że nie wyklucza, że nawet w przyszłym roku nie dojdzie do podwyżek stóp procentowych. Póki co jednak rynek spodziewa się, że pod koniec 2018 roku stopy procentowe zostaną podniesione o około 2-3 razy. Mniej więcej takie są aktualne przewidywania rynkowe i efekt byłby taki, że jeżeli dzisiaj zadłużamy się na 300 tysięcy złotych na 30 lat, to mamy ratę na poziomie około 1500 zł. Gdyby raz stopy procentowe wzrosły o 0,25 punktu procentowego, czyli tak jak przeważnie Rada Polityki Pieniężnej takich właśnie ruchów dokonuje, to ta rata wzrosłaby o około 40-50 zł. Ale znowu, gdyby doszło do znacznej podwyżki stóp procentowych, do takiej, aby stopy zrównały się z tym poziomem sprzed cyklu obniżek. To było całkiem niedawno, ledwo 5 lat temu. Wtedy podstawowa stopa procentowa była na poziomie nawet 4,75, dzisiaj tylko 1,5. Ale gdybyśmy wrócili do tego poziomu 4,75, to rata tego właśnie modelowego kredytu wzrosłaby z 1500 zł do około 2100 zł o 40%. To już jest bardzo duża zmiana. Oczywiście teraz z punktu widzenia aktualnych prognoz rynku mało prawdopodobna, ale gdybyśmy spojrzeli na ten rynek w dłuższej perspektywie, lat 10 czy 15, wcale nie jest to nieprawdopodobny scenariusz, także dzisiaj zadłużając się zawsze powinniśmy mieć z tyłu głowy taką przestrogę, taką informację, że stopy procentowe w Polsce mogą wzrosnąć, a wraz z nimi raty wszystkich kredytów hipotecznych.